Cześć kochani, witajcie w teście kolejnej aplikacji. Jest to kolejna aplikacja związana ze stylizacjami i modą. Nazywa się Fashion School Girl i jest o dziewczynie, która chodzi do szkoły, o uczennicy, która interesuje się modą i pewnie po prostu będziemy ją ubierać, malować, robić fryzurę na każdy dzień do szkoły. Okej. Okay. Wróciła właśnie ze szkoły z profilem modowym z internatem i zauważyła, że w jej szkole wszyscy potrzebują metamorfozy, czyli chyba nie wyglądają najlepiej. I ona właśnie wróciła i zobaczcie, kto potrzebuje metamorfozy? Chłopcy, przyjaciółki, zwierzęta i chyba nawet dyrektorka z tego, co widziałam. No dobra. Czyli to będzie taka wielka metamorfoza praktycznie całej szkoły, wszystkich uczniów i pracowników, i nawet zwierzaków. Dobra. I zaczynamy od takiej dziewczyny. To jest pierwsza ochotniczka. Pierwsza dziewczyna wybrana do metamorfozy. Musimy jej umyć włosy. Nałożyliśmy szampon, teraz spłukujemy. Dobra. Suszymy włosy. Nie wycieramy ręcznikiem, co ciekawe. Dobra, i teraz możemy obciąć te włosy. Ciekawe, jak nam to wyjdzie. A, tutaj możemy wybrać gotową fryzurę, to dobrze. To nam lepiej wyjdzie na pewno, niż byśmy mieli sami ciąć. Możemy kilka wypróbować, no i teraz wygląda fajnie. Ok. Albo teraz. To też fajnie wygląda, ta fryzura. O, a ta jeszcze lepiej. Co wygląda najlepiej? Ale chyba zdecyduję się na tę fryzurę. Dobra. Teraz możemy nałożyć farbę, jeżeli chcemy. Możemy zrobić jej pasemka jaśniejsze, kilka jaśniejszych pasemek. Mamy do wyboru na przykład tęczowe kolory. Ale nie widzę różnicy, nie widzę tęczowych pasemek na razie. Wygląda zwariowanie. Ciekawe, jak ja bym wyglądała z takimi włosami. O, teraz jest chyba lepiej. Wow, super wygląda. Dobra, chyba tak ją zostawimy. Jest zadowolona, chyba jej się podoba. I teraz musimy dla niej wybrać nowy strój. Mamy kilka gotowych propozycji. Najpierw wybieramy krój, potem zajmujemy się doborem kolorów. I możemy sobie chyba domalować jakieś wzory sami. Chyba niebieski weźmiemy. I możemy sobie, zobaczcie, dodać kwiatki, kokardę. Także możemy sami zaprojektować ten strój właściwie. Tylko wybieramy taką bazę. Damy sobie kieszonkę. O, możemy zmienić wzór koszulki czy spodni. A nie, to i koszulka, i spodnie dostaną wzór. O, mamy wzór na przykład z panterką. Możemy też wszystko usunąć, jak nam się nie spodoba. O, niektóre wzory są naprawdę ciekawe. No, powiedzieli nam, że jesteśmy utalentowani. Ok, super. Że mamy talent do stylizacji, tylko brakuje jeszcze butów. Jeszcze przydałaby się torebka, ale dobra, wystarczy.
Robimy zdjęcie. Dobra. I tutaj mamy, zobaczcie, porównanie przed i po. Dobra. Dziewczyny nam zniknęły. I co? Czy to jest kolejna dziewczyna? Myślałam, że to był, że to była ta przyjaciółka przed, ale mogliśmy jeszcze raz jej zrobić chyba metamorfozę. Dobra, ale teraz przechodzimy do kolejnej funkcji tej aplikacji. Możemy, zobaczcie, zająć się metamorfozą pieska. Ciekawe, także spróbujemy, zobaczymy, o co tutaj chodzi i co możemy zrobić. Mimo że szczeniaczki są najsłodszymi zwierzakami na świecie, to i tak, zobaczcie, według naszej bohaterki potrzebują metamorfozy, potrzebują upiększenia. Podetniemy mu sierść, zrobiliśmy mu grzywkę, możemy mu, zobaczcie, wetknąć za ucho kwiatek. Możemy mu dodać obroże, zmienić obroże. Okej. Niektóre obroże są zablokowane. I możemy sobie, zobaczcie, te kryształki ułożyć. Dobra. Dobra, obroża gotowa. Teraz suszymy jego sierść. I na koniec wybierzemy mu chyba jeszcze ubranko. Dobra, super. No i rzeczywiście wygląda lepiej. No i teraz wybieramy ubranko. Te ubranka są zawsze przepiękne. O, na przykład takie możemy wybrać, albo takie, albo takie. Mamy ubranka grubsze na zimę i cieńsze. Dobra, niech będzie tak. I możemy się jeszcze zająć kolejnym szczeniaczkiem. Ale myślę, że zajmiemy się tym już w kolejnym odcinku. Zostało nam w tej aplikacji jeszcze kilka funkcji do sprawdzenia, także zajmiemy się nimi właśnie w kolejnym odcinku. A teraz dziękujemy za oglądanie tego odcinka, czekamy na Wasze komentarze, co sądzicie o tej aplikacji. Zapraszamy do subskrybowania, co jest oczywiście darmowe. I czekamy na łapki w górę i kliknijcie ten dzwoneczek, żebyście byli zawsze na bieżąco, jeżeli chcecie oczywiście. Do zobaczenia!